Na początku mieszkaliśmy u mojego taty. Tylko że jest taka kwestia, że mój tato ma dwupokojowe mieszkanie. Mieszkał mój brat, mój tato i my oboje z mężem i z jedną córką wtedy. Po 3 latach zaszłam w ciążę w drugą i urodził się syn i stwierdziliśmy, no musimy szukać czegoś większego. No jest nas 4, więc znaleźliśmy stancję. Później dopytywaliśmy się o kredyt, ale pracuje tylko mąż, bo mieliśmy małe dziecko, ja siedziałam z nim, a no po prostu nie chcieli nam dać. No. No jak mieszkaliśmy na stacji, usłyszeliśmy o tym programie Mieszkanie Plus i stwierdziliśmy, że wypełnimy ankietę, bo wtedy wypełniały się ankietę. Może akurat nam się uda. No i tak się właśnie udało, że dostaliśmy się w pierwszym etapie na te mieszkania. A w czasie właśnie tej trwania ankiety urodziłam 3. dziecko, więc było większe szanse, bo w sumie ten program był dla rodzin wielodzietnych. Na 3 dzieci wiedziałem właśnie te 500+, plus te rodzinne, no i dodatki, to razem wychodzi tak za 2200 zł. Jak czekaliśmy na mieszkanie, to bardzo się denerwowaliśmy. W sumie chcieliśmy dostać, ponieważ mieszkać na stacji, płacić komuś, to też jest tak, nie wiadomo, czy nas wyrzucą, czy przedłużą nam umowę, czy... I tak myśleliśmy, że no warto się starać o to mieszkanie. I trochę to trwało, bo pamiętam, to było w 2017 roku. Do końca, pamiętam, chyba grudnia trzeba było wypełnić ankietę, a w 2018 roku właśnie już były te wszystkie weryfikacje, czyli oni sprawdzali zdolności, czy będzie nas stać na to mieszkanie. No i później po jakimś miesiącu czasu właśnie ogłosili wyniki. Jak zobaczyliśmy, no nie swoje nazwisko, bo nie było nazwiska, tylko były inicjały nazwiska i imienia, to się ucieszyliśmy. W sumie myślimy, o w końcu będziemy mieli swoje własne mieszkanie, dzieci będą miały własne swoje pokoje, więc bardzo byliśmy zadowoleni z tego. Za mieszkanie ogólnie płacimy razem z eksploatacją, śmieciami i ten czynsz, pusty czynsz, co jest, to wychodzi nam 960, tam prawie 6 zł, plus woda, czyli co miesiąc za wodę, ciepłą, zimną, ścieki i ogrzewanie. To wychodzi nam tak, w okresie letnim to jest mniej, wiadomo, bo nie ma ogrzewania, no to wychodzi nam tak ze 160 zł. No i plus prąd, to tam co 2 miesiące 200, tak od 200 do 300 zł. Dofinansowanie mamy z Urzędu Miasta, czyli te na 15 lat, co jest przez państwo, to mamy 272 zł. No i jeszcze staraliśmy się z MOPS-u dofinansowaniu, bo też była taka możliwość, no więc mamy 160 zł dodatkowo. Mieszkanie ma 51,4 m2. Są 3 pokoje, to znaczy 2 pokoje oddzielnie, czyli 2 sypialnie, 1 pokój z kuchnią. Mieszkamy w 5, czyli ja z mężem i 3 dzieci. Mąż pracuje na najniższą krajową. Dostajemy też na dzieci 500+, no tam rodzinne. Jej syn jest jako niepełnosprawny, bo nasz syn właśnie ma niepełnosprawność, więc jeszcze dostajemy takie dodatki na niepełnosprawność. Oprócz zajmowania się dzieci, dorabiam sobie na weselach jako kelnerka. Praca jest ciężka, bo czasami po 25 godzin, ale po prostu w tym czasie mąż się zajmuje dziećmi. Opiekuje się nimi, trochę da mi się odespać, bo wiadomo, to noc zerwana to też jest ciężko. No ale później się wraca do tej codzienności, zajmowaniem się dziećmi, domem. No, jak mąż wraca z pracy, to właśnie też pomaga, też trochę odciąża mnie, bo to wiadomo, przy 3 dzieci to jest zawrót głowy, o tak. Lubię w swoim mieszkaniu to, że mamy swoje 4 kąty, że mogę zrobić tutaj co chcę, że to jest, wiem, że jeżeli będę wykupywać na własne, wiem, że to już będzie później moje, że będzie dla dzieci. Mogę zawsze coś zmienić, bo wiadomo, na stacji tego nie mogliśmy zmienić. Ogólnie mebli nie mieliśmy, wszystko sami. Wszystko, no wzięliśmy kredyt, bo to prawda, no nie mieliśmy nic, bo na stacji, jak wprowadzaliśmy się na stację mieliśmy urządzoną. U taty mieszkaliśmy to też i ja powiedziałam, że, bo ja u taty kupiłam swoją kuchenkę, tam pralkę, ale powiedziałam, że nie zabiorę tego, że jak nowe mieszkanie, to wszystko nowe. No i tak własnymi siłami trochę mieliśmy odłożone,
To, co odłożone, to kupiliśmy i coraz tak robimy. No najgorzej zostało nam właśnie dokończyć łazienkę. Ale jak to można powiedzieć, mamy jeszcze czas.